Rita, święta od spraw trudnych i beznadziejnych. Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Przełożona świętej Marii Magdaleny postanowiła postawić na czele tej małej delegacji najstarszą ze swych córek, siostrę Ritę. Osłabiona już wiekiem, liczy lat 60 i stałymi umartwieniami, Rita będzie na pewno więcej utrudzona aniżeli inne siostry tą podróżą, ale nikt się o tym nie dowie. Do osobistego zmęczenia dodać jeszcze trzeba troskę i opiekę nad pozostałymi siostrami. Organizuje jak może najlepiej potrzeby materialne swej gromadki, ale Rita nie byłaby sobą, gdyby jej odpowiedzialność wykorzystywana była według ludzkich norm. Przy wyjeździe przełożona dała każdej z zakonnic niewielką sumę pieniędzy, aby mogły pokryć w drodze w razie potrzeby niezbędne wydatki. Zaledwie wieże miasta Kasia zniknęły na horyzoncie, jedna z sióstr zaczyna się niepokoić, czy aby będziemy miały dosyć środków, aby nam do końca wystarczyło. Rzym jest bardzo daleko. Co zrobimy, jak nam zabraknie pożywienia? W tym momencie przechodzą przez most nad rzeką Korno, z którą Rita wiąże tyle wspomnień. Odwraca się nagle. Ta, która była małżonką Pawła de Ferdynand, szuka w kieszeniach swego habitu kilka monet, które osobiście otrzymała od przełożonej, i ruchem niedbałym rzuca je do płynącej rzeki. Okrzyki zdumienia i oburzenia ze strony obecnych sióstr towarzyszą temu uczynkowi. Och, siostro Rito, co ty robisz? Bez zmieszania ta, która będzie nazwana świętą od spraw beznadziejnych, odpowiada. Ufam w opatrzność Bożą. Wyobraźmy sobie tylko te kobiety bezradne, które nagle opuściły swój spokojny klasztor, swoje miasteczko, aby wyruszyć pieszo na szerokie drogi, wszystkie zwyczajnie zbulwersowane, wystawione na zmiany pogody, na nieprzewidziane wypadki, na złe kontakty i spotkania. Poza tym zmuszone do przemieszczania pieszo dużych przestrzeni całymi godzinami, zatrzymując się jedynie na spoczynek nocny w niepewnych i nieznanych miejscach. W miarę jednak upływu czasu towarzyszki Rity rozumieją, że miała jednak rację, nie troszcząc się o dzień następny. Zatrzymując się bowiem w drodze, czy to w klasztorach, czy też w domach prywatnych, wszyscy okazują pielgrzymom serdeczną gościnność. Czasami jednak trzeba spać pod gołym niebem, żywić się byle czym. Nigdy jednak nie zabrakło im tego koniecznego minimum, potrzebnego do przetrwania. W momencie, kiedy wyczerpują się zapasy, zawsze nadchodzi jakaś niespodziewana pomoc lub zaproszenie na nocleg. Niemniej ta, chociaż atrakcyjna zmiana warunków, zaczyna w końcu nużyć. Różne trudności przy wydłużającej się podróży dają o sobie znać. Każda z pątniczek niesie z sobą swój własny temperament. Reakcje każdej z uczestniczek są inne w zależności od problemów związanych ze zdrowiem lub charakterem. Gromadka posuwa się powoli, modląc się lub śpiewając hymny przystosowane do danej godziny. W czasie postojów wolno im jednak pogwarzyć wspólnie i wtedy wychodzą na jaw różne pretensje. Jedną boli noga, drugiej wydaje się, że wszędzie czyhają na nie ukryci bandyci i wtedy szukają pomocy, chcąc nie chcąc, u siostry Rity, która nie szczędzi opieki, rady i słusznej decyzji. Już nie mam siły na dalszą drogę. Siostro Rito, czy słyszysz to wycie w lesie? Albo ta lub owa skarżą się, że jedna z towarzyszek przeszkadza im wieczorem
bo na głos odmawia modlitwy, co przeszkadza w zaśnięciu. Rita uspokaja, podaje ramię tym, które są bardzo zmęczone, dodaje otuchy tym, które się boją. Z drugiej strony, w miarę upływu czasu, młodsze zakonnice miały tendencję do zrzucenia nieco surowej dyscypliny, do której przywykły w klasztorze. Wdają się w rozmowy nie zawsze odpowiednie z gospodarzami lub z innymi podróżującymi. Rita zwraca im uwagę łagodnie, lecz stanowczo. Moje drogie siostry, my mamy obowiązek tak postępować, będąc poza zasięgiem klasztoru, jakbyśmy były wewnątrz, ponieważ nie możemy odosobnić się do naszej celi lub do kaplicy. Włączajmy się wewnątrz nas samych. Zwracajmy się słowami do innych tylko w razie potrzeby, albo kiedy chodzi o okazanie miłosierdzia, i ofiarujmy wszelkie niewygody naszemu Panu, który przecież tak bardzo cierpiał. Och, jak długa ta droga pielgrzymki. Jeżeli wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, to te z XV wieku są wyjątkowo kręte, kamieniste i nierówne. Trzeba wspinać się na pobocza górskie, schodzić do doliny, przechodzić na drugą stronę rzeki przez chwiejące się mosty lub iść długo okrężną drogą, by znaleźć miejsce nadające się do przejścia rzeki wpław. Wiosna, na którą czekano, przyniosła ze sobą deszcz i słońce. Potem nagle przychodzi upał, utrudniając coraz bardziej wędrówkę pieszą. Nareszcie, pewnego pięknego majowego wieczoru, napełnionego śpiewem koników polnych i szybowaniem jaskółek, Rita i jej siostry dochodzą do pierwszego wzgórza wznoszącego się nad wiecznym miastem, i wtedy wszystkie zaintonowały samorzutnie pieśń dziękczynną, aby podziękować Panu, że doprowadził je do upragnionego celu. Niektóre z nich pragnęły natychmiast wkroczyć do miasta, które dopiero co spostrzegły. Chciały już teraz rozpocząć pielgrzymkę, bo przecież są już u celu. Rita, gdyby była sama, podbiegłaby natychmiast do sanktuariów, choćby na kolanach, ale zdając sobie sprawę z odpowiedzialności, chce, aby jej towarzyszki wypoczęły, pożywiły się, zanim staną wśród tłumów. Bez specjalnego trudu znajduje klasztor otwarty dla pielgrzymów, gdzie każda z jej podopiecznych mogła odpocząć i wzmocnić się przed następnym dniem. Zakonnice z Kasia wkraczają do Rzymu przez bramę Flaminia. Przez chwilę podziwiają panoramę olbrzymiego miasta. Naturalnie, kopuła świętego Piotra jeszcze nie istnieje, ponieważ bazylika składa się tylko z 5 naw starej konstrukcji, które zastąpi później nowy budynek o wiele okazalszy. Niemniej, taki jaki jest ten olbrzymi kościół, wywiera ogromne wrażenie na podróżujących z dalekiego miasta Kasia. To właśnie tutaj udadzą się one w pierwszym rzędzie, aby pomodlić się u grobu pierwszego apostoła. Z niewypowiedzianym wzruszeniem zbliżają się do świętej płyty. Mimo długiego oczekiwania w kolejce oceniają łaskę, której doznały po tylu trudach, że mogą wgłębić się w samo źródło kościoła, odnaleźć wspaniałe ślady świętych i męczenników. Rita w specjalny sposób odczuwa więź Jezusa ukrzyżowanego ze swoim ludem na ziemi, ale największe wrażenie miłości i bólu w jej sercu wzbudziły narzędzia męki wystawione u świętego Piotra z okazji tego jubileuszu. Spogląda w kontemplacji z przerażeniem na dzidę, którą rzymski żołdak przebił bok ukrzyżowanego, aby sprawdzić, czy istotnie był już martwy. O tak, Panie, Ty naprawdę oddałeś swe życie w strasznych męczarniach za nas, za mnie. Ona bierze udział bardziej niż kiedykolwiek w
tym cierpieniu, ponieważ cierń, który w skrytości wbija się w jej ciało, daje się w tym momencie wyczuwać z większą siłą niż kiedykolwiek. Zupełnie naturalnie Rita zaczyna rozmyślać o tajemnicy odkupienia, nie zwracając uwagi na pielgrzymów przesuwających się naprzód, ani na swe towarzyszki, które ciągną ją za rękaw, szepcząc: siostro Rito, my tutaj nie możemy się zatrzymywać, wszyscy nas popychają, my jesteśmy przeszkodą w przejściu. W końcu Rita wraca do rzeczywistości i idzie naprzód i znów znajduje się przed inną relikwią, jeszcze więcej wzruszającą niż pierwsza, chusta, na której odbił się obraz krwawych rysów Zbawiciela, kiedy Weronika, słuchając głosu współczucia, otarła jego twarz. Nowe, bolesne rozdarcie, w tym wypadku jednak łagodzone myślą o uldze, jaką przyniosła Jezusowi ta pokorna kobieta, która wiedziała, jak okazać miłość pośród tylu oznak opuszczenia. Ale myśl o tej zalanej krwią twarzy nie opuszcza jej. Teraz, kiedy na własne oczy zobaczyła, modły jej przybierają inny wymiar i znów cierń okrutnie ją rani aż do głębi serca. Pielgrzymka odbywa się nadal pośród wzrastającego z każdą chwilą tłumu. Zakonnice z Kasia zwiedzają przez następne dni różne sanktuaria: świętego Jana z Lateranu, świętej Marii Maggiore, świętego Pawła za murami. I za każdym razem gorąco przyjmują komunię świętą. Tyleż okazji do długiej modlitwy, ale również ile kroków, starań, popychania, wyczekiwania w niekończących się kolejkach. Słońce nadal grzeje bardzo silnie w zakurzonym mieście. Rita z uporem przyjmuje te niewygody. Ona już nie czuje, czy jest gorąco, czy jest głodna, czy bolą ją nogi, ponieważ pochłonięta jest w zupełności przez zapał większy od ludzkich możliwości. Niemniej nie zapomina o swych towarzyszkach, mniej od niej odpornych. I choć na ogół są już wdrożone w niewygody podróży, często okazują swe zmęczenie i osłabienie. Należy więc pokierować zajęciami i ćwiczeniami pobożności tak, aby miały trochę odprężenia. Naturalnie, że zakonnice z Kasia pragną otrzymać błogosławieństwo Ojca Świętego w czasie publicznej audiencji, w której miały szczęście uczestniczyć. Przywiozą do klasztoru łaski duchowe dla całej wspólnoty. Nie mogłyby opuścić Rzymu, nie podziwiając uprzednio najważniejszych obiektów w tym mieście, jeszcze za wcześnie na epokę renesansu, która wzbudziła w niektórych wiekach podziw dzięki cudownym, doskonałym pod każdym względem estetyki dziełom artystycznym. Jednak już wtedy wspomnienie pierwszych chrześcijan, ich męki i prześladowań były kultywowane w licznych sanktuariach. Modlitwa odbywała się tam podobnie jak w pierwszych wiekach Kościoła, w atmosferze intymnej i nadnaturalnej. W katakumbach oddycha się tym samym powietrzem, którym oddychali wierni dawnych wieków, dawnych czasów, zmuszeni ukrywać się, aby oddawać cześć prawdziwemu Bogu. Można iść tymi samymi ścieżkami i śledzić krwawe kroki tych, którzy okrutnie prześladowani kierowani byli w stronę Koloseum. Och, ta tragiczna arena, na której ginęli w strasznych mękach mężczyźni, kobiety i dzieci, których jedyną winą było to, że kochali Jezusa. Jedna z młodych sióstr, bojąca się leśnych zwierząt, zadrżała ze strachu na myśl o dzikich bestiach, którym rzucano ludzi na pożarcie.
Wszystkie pątniczki łączą swe trudy, swe wysiłki, swe wyrzeczenia właśnie z tymi pierwszymi bohaterskimi chrześcijanami, którzy służą obecnie jako wzór zwycięskiej pobożności. Pośród tego tłumu nikt naturalnie nie zwraca uwagi na siostrę Ritę, która niczym nie różni się od innych pątników. Wraz z innymi pielgrzymami idzie naprzód, zatrzymuje się powoli, klęka, wstaje, bierze udział w nabożeństwach, słucha kazań, żegna się, odprawia codzienne modlitwy. Jak wszyscy, tylko twarz jej chwilami zdradza natężenie wewnętrznego uczucia i wzruszenia. Ale któż by w czasie pielgrzymki zauważył twarz jakiejś tam zakonnicy, zagubionej między swymi towarzyszkami? Mogły one tylko zaobserwować chwilami promyk głębokiej żarliwości. Zakonnice są jednak zaabsorbowane tym, co dzieje się przed ich oczami lub tym, co zmusza je do głębszej refleksji. A zresztą, czy siostra Rita nie była zawsze cośkolwiek mistyczna? Niedługo przed swym powrotem zakonnice wracają znów do świętego Piotra. Tym razem ma to związek z uroczystą ceremonią kanonizacyjną franciszkanina Bernarda ze Sieny. Śpiewy, światła, panegiryk nowego świętego, wysokie osobistości w pełnej gali. Siostry nigdy nie widziały czegoś podobnego. Wśród tych wspaniałości dyskretne kroki Rity odbijają się bardzo słabym echem po kamiennym sklepieniu. Stoi ona skromnie pod filarem, aby uczestniczyć z zapałem w uroczystości, która daje jej odczuć przedsmak raju. Nie przypuszcza nawet, że kilka wieków później na cześć jej samej będą biły radośnie dzwony, zapalą się świece i będą śpiewane modły tysiącami głosów. Tak, dla tej skromnej zakonnicy z gór Umbrii, odtąd świętej Rity. Na razie w kącie olbrzymiej nawy stoi tylko pokorna siostra Rita. Mimo całej swej odwagi myśli teraz o drodze powrotnej do Kasia, a klasztor świętej Marii Magdaleny wydaje się jej tak daleki, daleki. W drodze powrotnej do Kasia zakonnice znów rozpoczęły swój marsz, modląc się i śpiewając, lecz w chwilach odpoczynku nie brak im tematów do rozmowy. Tych tematów jest za dużo w mniemaniu Rity, która pragnęłaby, tak jak święta dziewica, zachować w milczeniu wszystkie te rzeczy w głębi swego serca. Trudno jest jej jednak przeszkodzić towarzyszkom w wymianie ich przeżyć i wrażeń między sobą. No i naturalnie, kiedy zatrzymują się na postojach, ludzie zasypują je pytaniami, prosząc, by opowiadały, opisywały swą podróż. To byłoby niemiłosierne, gdyby odmówiły tych relacji. Żadne światło nie powinno pozostać ukryte pod powierzchnią. To samo dzieje się, kiedy wreszcie znalazły się z powrotem w klasztorze. Łaski zdobyte w Rzymie muszą roztoczyć się na całą wspólnotę. Wierni, którzy wracają z wiecznego miasta z tytułu trudności, na jakie byli narażeni w czasie podróży, są bardzo wysoce cenieni. Czyż we Francji z początkiem wieku matka Joanna d'Arc, której udało się odbyć tę podróż, nie została nazwana do końca swego życia Izabelą Rzymską? Jeśli w Umbrii nazwano by to inaczej, to jednak zaszczyt nie jest wcale umniejszony. Rita nie dba o to. Na rozkaz przełożonej przed siostrami, które pozostały w klasztorze świętej Marii Magdaleny, zdała sprawozdanie z tego, co wydawało się jej najważniejsze. Dla niej sprawa największej wagi to był punkt widzenia czysto duchowy. Jej słuchaczki natomiast pragnęłyby innych szczegółów, które według niej powinny pozostać na uboczu. Na szczęście przełożona zakonu sama zadaje pytania dodatkowe i pozwala swym córkom iść za jej przykładem. Te zaś nie dają sobie tego dwa razy powtarzać. Siostro Rito, proszę nam opisać bazylikę świętego Piotra. Czy było w Rzymie dużo cudzoziemców? Mów nam o Ojcu Świętym. Rita opowiada, jak umie najlepiej. Następnie, jak już zdała relację z tego,
co miała do powiedzenia, jak tylko poczuła się wolna, wraca do swej ulubionej celi, aby tam skupić się. Ona wie o tym, że jej towarzyszki podróży pospieszą się, aby w czasie pauzy opowiadać wydarzenia wtórne dotyczące podróży i pobytu. Istotnie słychać wkrótce w poszczególnych grupach zdania takie jak: o tak, moje siostry, korno, istotnie, opatrzność czuwała nad nami, upał, nie do wytrzymania, te wszystkie stopnie do pokonania, niezapomniane. Siostra Rita przychodzi akurat, ale wydaje się, jakby nie słyszała, odkąd widziała na własne oczy relikwie męki, pomnożyła jeszcze swe pokuty i modlitwy z uczuciem, że dotychczas nie umiała naprawdę kochać. W kilka dni po powrocie spostrzegła, że jej siostry zaczynają odsuwać się od niej, podnosząc rękę do czoła, które przez cały czas pozostawało bolesne, czuje, że cierń znów jest w ranie i że ropa znowu zaczyna się sączyć. Już powietrze wokoło niej zaczyna znowu być niemożliwe do zniesienia z powodu strasznego odoru. Siostra Rita nie jest wcale zdziwiona, przeciwnie, cieszy się, że jeszcze i tym razem została wysłuchana. Jej podróż do Rzymu była w zupełności w planach, jakie miała w stosunku do niej opatrzność Boża. Jednak w jej otoczeniu zdziwienie i pomrukiwanie. Jedni twierdzą, że nie jest ona znowu tak bardzo święta, ponieważ na nowo popadła w niełaskę. Inni zaś, że fakt ten dowodzi, iż Pan specjalnie czuwa nad Ritą, zsyłając na nią to krótkie wytchnienie właśnie w dobrym momencie, aby umożliwić jej pielgrzymkę. Nikt nie zna tajemnic jej dialogu z Bogiem i zresztą nikt ich znać nie potrzebuje, tylko że konsekwencje tej sytuacji są te same co poprzednio. I tym razem Rita jest na kwarantannie. Przełożona jest z jednej strony pełna respektu dla tej Bożej łaski, tak namacalnej, a chcąc równocześnie chronić wrażliwość swych dziewcząt, narzuca jej praktycznie odosobnienie. Tylko jedna młoda siostra przychodzi i pośpiesznie przynosi jej posiłki. Już nie ma w ogóle mowy o zadawaniu jej pytań dotyczących Rzymu. Tam za bardzo cuchnie, w tym kącie.